zespół zabudowań przy pałacowych w Żelaźnie. Kanał przepływający przez park pałacowy. Kanał ten zasilał niegdyś fabrykę włókienniczą w Krosnowicach. Zasilał to, mam na myśli to, że poruszał turbinę elektrowni wodnej. Ta elektrownia obecnie funkcjonuje, jest zabytkiem. Oto dalszy ciąg kanału i w tle zakłady włókiennicze. Obecnie te zakłady już nie istnieją. Dobrze widoczny komin fabryki. Droga do pałacu w Żelaźni. Zakręt i zaraz pojawi się ogrodzenie pałacowe. Ogrodzenie. Thank you.
chciałbym ten piękny pałac sfilmować z bliska. Niestety sytuacja z pandemią przyczyniła się do tego z pewnością, że brama jest zamknięta. Spróbuję z daleka sfilmować, na ile to jest możliwe, na ile mi się uda przybliżyć i pokazać ten piękny, zabytkowy obiekt. Pałac ten może poszczycić się pięknym ogrodem, pięknym parkiem, potężnymi drzewami. Przez teren parku przepływa kanał, o którym już wspominałem w poprzednim odcinku, więc nie będę się powtarzał. Lat temu byłem tutaj i sfilmowałem ten piękny zabytek. No niestety, szkoda, że w tej chwili nie mogę tego zrobić ponownie, a chciałem to pokazać, sfilmować trochę w inny sposób. Jest tutaj szereg alejek, są ławeczki, jest tam część wypoczynkowa. No naprawdę jest na co popatrzeć, jest co zwiedzać. Wnętrze przepiękne. Jest tam też oranżeria, która mieści się w wieży. Idę wzdłuż ogrodzenia. Tam będę chciał pokazać rzekę Białą Lądecką, od której odprowadzany jest kanał przepływający przez zamkowy park. Chciałbym zwrócić uwagę, jak w pięknym miejscu położony jest pałac i sama bardzo piękna wieś Żelazna. Przybliżam masyw śnieżnika. No nie za wiele tam zobaczymy, bo to jest dosyć daleko. Ale widoki są przepiękne. Z innego miejsca widzielibyśmy na pewno więcej. Pora przejść nad Białą Lądecką i pokazać kanał, który bierze swój początek właśnie z tej rzeki, z rzeki Białej Lądeckiej. Zanim pokażę kanał, chciałem pokazać, jak piękne widoki z tego miejsca właśnie otwierają się na Góry Bystrzyckie. Mamy tutaj
wodospad i jednocześnie niewielką zaporę, na koronie której wygrzewa się stadko kaczek. Jeszcze jedno spojrzenie na białą, lądecką, piękną, górską rzekę. Która uchodzi w sąsiednich Krosnowicach, w okolicach Czerwonej Góry. Film o Białolądeckiej jest na moim kanale. Nagrałem ten film bodajże rok temu. Przejechałem 53 km, pokazałem wszystkie miejscowości, przez które ta piękna rzeka przepływa. Film jest dosyć długi, ale inaczej nie można było. No, jeśli się chce coś dokładnie pokazać, to taki film musi potrwać. Oto kanał i śluzy. Oto kanał i śluzy. Niewielka zapora, niewielki wodospadzik, biała lądecka. Chciałem pokazać te przepiękne, olbrzymie drzewa, które rosną tutaj w tym parku. Po prostu olbrzymie. A stąd widać bramę główną, bramę wjazdową lub wejściową, którą już pokazywałem w poprzednim odcinku. Ale stąd wygląda nieco inaczej, niemniej jednak też bardzo imponująco. Może teraz jeszcze powoli pokażę teren, który z tego miejsca widzę. Dodam, że pałac ów ma bardzo ciekawą historię. Można się o tym dowiedzieć w Wikipedii, w internecie. Nagrałem to, co było w mojej mocy, co było możliwe, bez wejścia na teren pałacowy. Tu z nadbrzegu Białej Lądeckiej, w sąsiedztwie pałacu, chciałem pokazać kolejne piękne widoki. Najbliższe pasmo. Są to góry Krowiarki, o których często robią filmy i mówią o tych górach dosyć sporo. Podaję wszystkie wiadomości, jakie sam poznałem. Oto
To pasmo. To pasmo właśnie jest tutaj w pobliżu żelazna, a dla ścisłości to żelazno leży właśnie w paśmie gór Krowiarek.